Halo, witajcie, jedyną Ryfek. Tam w kolejnym majzaczku. Kim dziś zagramy, drodzy widzowie? Ja się tak zastanawiałem, chciałem ten Titanem, ale kurde, ja cały czas mam tego moda, co mi wszystko psuje. Ja go nie chcę wyłączyć, bo bez niego są lagi. I obok jest Tainted Lost. I jak nie wiem kim grać, to wy zawsze jesteście zadowoleni z Tainted Losta. Więc stwierdziłem, że sobie nim pogramy i zobaczymy jak pójdzie. Better Item. Z Better Item zobaczymy, czy tak rzeczywiście będzie. Moim zadaniem jest co? Ominięcie Devil Roomu. Pójście na Angel Roomy i dostanie w pierwszym Angel Roomie Alelujki. Bo jakbym dostał Sacred Orba z Better Items na tej postaci, no to item jakości 3 łamane na 4 w co drugim treasure roomie chyba byłby gwarantowany. Całkiem nieźle. Dodatkowe klucze i dodatkowe rzeczy z tych skrzynek otwieranych. Bardzo fajny item, ale no niestety raczej tu pieniędzy na to mieć nie będę. Zobaczymy jak se pójdzie. Kurde, lubię nagrywać we wtorek, powiem wam. Znaczy lubię. Lubię i nie lubię. Lubię, bo zawsze we wtorek sobie oglądam powtórki z Monday na Monday Night Raw. Aha. Aha. Fuck. No i mi palec zleciał i kurde tam z tym kontrolerem idź to graj, no. Jeszcze po pijaku. Żartuję, nie, piję. O Boże, w ogóle odnośnie tego picia. Podobno Dino wydało gazetkę, gdzie na Dzień Ojca była promocja na wódkę bocian. What the fuck w ogóle? I też słyszałem dzisiaj, że w Żabce jest jakiś abonament na piwo? Jezu, my naprawdę mamy problem z alkoholem w tym kraju, to jest przesada, przesada. Kto wie, może sobie wydłużę moje niepicie alkoholu na dłużej niż nawet do wakacji na Węgrzech, zobaczymy, zobaczymy. A wracając, wtorek. Ja się cieszę i płaczę jednocześnie, bo ja nie mam już tarczy. A jak tak kocham, daj mi tę tarczę, ja ci błagam. Proszę, wszystko zrobię na tą tarczę, no zobacz go. Czekaj, wysadzamy tę maszynę. Wysadzamy tę maszynę, ja biorę biorę to. Z tego mogą wylecieć karty chyba, nie. Dobra, lecimy na walkę z bossem i módlmy się, abym dostał tarczę tutaj, bo no tragedia będzie. Bosik też dosyć silny akurat, jak na pierwsze piętro. Nie powiem, że nie. Skubany szybki, dosyć randomowy w tym swoim ataku, ale dobra, dałem rady. No i orbital na starcie zaskakująco dobry na tę postać. Dobra, mamy trochę więcej jak jedną bombę. Secret Room z drugim życiem, nie? A chyba nawet nie mogę dostać. Bomby się zwróciły, to może dwójki dwie? Dwa razy dwa, no to chciałem zobaczyć, a tu? No i jeszcze raz, razy dwa, więc spoko, 7 coinów jest. Lecimy sobie na kolejne piętro. Na piętro alternatywne oczywiście też będę szedł, ale nie, no co ja zrobiłem? Od takiego słabego przeciwnika damage otrzymać, jak ja tu mam Polifimusa. Ty daj Book of Shadows. I teraz jeszcze daj mi Panic Button jako trinket i ja kocham cię. Ja kocham cię, Edmundzie. Proszę cię, zrób to. No dobra. Mamy baterię, to możemy tutaj wejść i wyjść. Jeszcze Boże, przemiana w Bookworma, powiem wam, że grubo. To jest super item na tą postać, Kersta, jak najbardziej. Dobra, mamy jak wyjść. A ja teraz ładuję sześciokrotny strzał z Polifimusa, na dodatek, który się układa czasami w formację putas, z tego co widzę, ale spoko. Dobra, czemu o 14 non-stop mam przypomnienie Naruto, oglądaj Naruto. Już obejrzałem całe Naruto i zapomniałem tego wyłączyć powiadomienia. Nie biorę tych bomb szczerze, bo one jeszcze mi zadadzą obrażenia. Tarcza. Karta jest, no ale nie taka jaką bym chciał. Judgment, też nic ciekawego.
do wysadzenia raczej. No i mówię, Devil Room pierwszą mijam. Wolałbym iść na Angel Roomy tutaj. Okej. Chariot. No lepsze chyba jak Judgment tak naprawdę. Nie ma Super Secret Roomu. Tutaj zwykły Secret Room. Jest, a w nim? No wysadzę cię, kolego. Aha, nie było. Dobra. Jaki ja czuję stres teraz. Nie mogę się skupić w ogóle, powiem wam na komentarzu, to jest jakaś masakra. Dobry item na tej tetloście to jest... Ja specjalnie to zrobiłem, żeby ciekawie było po prostu. No, to nie jest tak, że... Ja otrzymałem ten damage jakoś. Z tego powodu, że źle grałem. To wszystko było zaplanowane. Dobra, jest Tirzapi, który jak najbardziej się przyda. Jest też złoty klucz i szczerze, ja się wrócę z wielką, wielką chęcią do tego pokoju na starcie piętra. Tam czasami są karty. No i tam liczę, że ta karta właśnie nam się trafi. Okej. Złoty klucz na tej skrzynce. Bardzo dobry ogólnie. Hermit teleport do sklepu. Wezmę na kolejne piętro. Wolę to z Judgmenta odwróconego. Od razu się teleportujemy dalej. Co, co robiło? Bony Friend jest niefajny, bo może eksplodować i wysadzić kamień z bombą, który mnie wysadzi. Więc olewam. Dobra. Bierzemy Hermita. To podpalanie przeciwników. A nie, bomb z R-Key. Dobra, Broken Padlock. Możemy otwierać skrzynki i pokoje zamknięte kluczem za pomocą bomby. Nie ma takiej tragedii. No dobra, lecimy na piętro alternatywne. Hermit od razu teleport do sklepu i ja liczę tutaj na... No wiecie jaką kartę, nie? Proszę, proszę! Lock up, range up. Drugie miejsce na trinket. Całkiem przydatne ogólnie. Szczególnie bym powiedział na tej postaci. Ja bym wziął. No nie dostaliśmy niestety tego trinketu, na jaki liczyłem. Serio to go nie wysadziło? Lol. No dobra, i tu zmieniamy tyle razy, ile się da. Tu musi być w końcu karta. Mamy 10% szans na to, że każda karta zobaczona będzie kartą... No wiecie jaką. O kurde, karty na przecenie jeszcze. Temperance. A, co ja to kupuję przecież? Nieważne. Wyrzucę to, ja nie chcę tego czasem użyć. Mi się uwaliło, że ja mam restocka i jak kupię kartę na przecenie, to kolejna karta też się pojawi po niej na przecenie. Kontroler. Kontroler! Nie! Panie Bill Cosby, nie! No przecież to jest nie do wymyślenia, nie? Nie, no... Co pan Bill Gates zrobił tutaj to? Niech on się cieszy, że on ma ochronę ze strony YouTube'a, bo... No nie, no co za bzdura, na Kerstaju Polifimus wywalony. I teraz dostaje gilotynę, no ty sobie chyba żartujesz. No przecież to jest... Ładowany był ten kontroler. On jest naładowany ogólnie. On jest naładowany. On się rozłączył po prostu, bo mnie nienawidzi. No co za kartę? Dobrze, że nie jadę w tym momencie samochodem, bo bym przyspieszył na pasach. Co za gówno? No przecież to było nie do uniknięcia, widzowie, nie no. Dobry, dzisiaj się szykuje ten Tainted Loss, powiem wam. Super się szykuje ten Tainted Loss dzisiaj. Oszaleję zaraz, rozumiesz? Jak chcę uderzać w boksera. Jakbym był na drugim kanale, to bym coś wymyślił zamiast boksera. Czemu lubię i nie lubię nagrywać we wtorki? Bo nie dokończyłem tej myśli. Lubię nagrywać we wtorki, bo... W
poniedziałek jest Monday Night Raw i mogę sobie oglądać powtórki z WWE. I to mnie zawsze pozytywnie nakręca na ten jakże pozytywny odcinek. Natomiast nie lubię nagrywać we wtorki. A, jeszcze lubię nagrywać we wtorki, bo wiem co nagrywam, losowy wtorek. I wiem jaki jest dzień tygodnia dzięki temu. Nie lubię nagrywać we wtorki, bo jest losowy wtorek i muszę wymyślać jakąś grę do nagrywania i nie zawsze mam grę jakąś do nagrywania. I nie zawsze mi się jakąś chce inną grę nagrywać. No. I muszę grać Tainted Lostem z rozłączonym kontrolerem. No nie. Jest jakbym miał tarczę z tego pierwszego piętra, to nawet mimo rozłączenia bym to przeżył. No szczerze, Petrified Poop chyba lepsze. Dodatkowe pieniądze są lepsze niż dodatkowe klucze, których i tak raczej nie wykorzystam. Jak ja już mam w tym momencie 4 klucze, to naprawdę żadnej poważnej różnicy ten Flat Penny by nie zrobił raczej. Jedynie może na Kibegara, nie? A tak to luz. A na tych piętrach jest tyle kupek, że ja z chęcią je wszystkie sobie porozwalam. No teoretycznie mógłbym je rozwalić, wrócić się po Flat Penny, ale czy aż tak mi zależy na tych kluczach? Odpowiedź brzmi nie. Ty no, ile ja odcinków nagrałem już bez rozłączania kontrolera? I bez kitu, on się ładował 2 dni temu, on jest naładowany. No przecież teraz jest cały czas podłączony bez kabla i działa. Jak on się nie... Ja go specjalnie podłączę kablem. Ja czekam, kiedy on mi się na złość rozłączy dzisiaj jeszcze. W jak kluczowym momencie. Ja pierniczę, no. Nie, ja się dzisiaj nie nadaję do komentowania. Przepraszam, drodzy widzowie, ale jestem po prostu rozwalony w kosmos tutaj. Dobry item ogólnie do kupienia, jakbyśmy mieli tarczę, no da. No, bez kitu. Jakbyśmy mieli tarczę, to da, bo mogę sobie cofnąć pokój i spróbować jeszcze raz. Ale dobra, tarczę może jeszcze dostaniemy. 10% szans na to, że karta będzie holy kartem. Trochę tych kart widziałem rzeczywiście na poprzednim piętrze. Jak zwykle się oczywiście żadna nie trafiła. Liczę na to, że w tym podejściu będzie troszkę więcej szczęścia z tym. No ale powiem wam, że drugie piętro i boss challenge room bardzo spoko. To się trafia dosyć rzadko. No box strzału nie robi, ale każdy coin w tym momencie jest na wagę złota, naprawdę. Co tutaj? No nie mam orbitala, więc nic z tym nie zrobię, obrażeń kontaktowych niestety nie dodaję. Hangmana mamy, możemy sobie latać i tyle. No niestety nie możemy latać nad przeciwnikami, którzy są na ziemi, co by miało nawet sens. Ej, bez kitu, jakie mocne latanie byłoby w tej grze, gdybyśmy mogli latać nad przeciwnikami, którzy są na ziemi, co? A to nawet spoko by było. No i Dingle tutaj. Żaden problem. Bosik raczej. Ty no, jeszcze miałem Book of Shadows. Jak mi ktoś napisze, Aryfek, a mogłeś użyć Book of Shadows. O, było blisko, wcale nie. Nie mogłem, bo żeby użyć Book of Shadows trzeba kliknąć na kontrolerze przycisk, a się rozłączył, tak więc. Ja, no nie. Zobaczmy jaki dzisiaj dobry item dostaniemy z reżimu, bo to było na pierwszym czy na drugim piętrze? Chyba na pierwszym już dostałem Polifimusa. No ta, no tutaj gilotynka, więc no już się nie zaczęło tak dobrze jak tam. Ale kto wie, może teraz dostaniemy coś lepszego. A kto wie, może dostanie. No i dobra, 22 coiny są, więc jest na Glowing Hourglass, a teraz jeszcze tylko tarczę dostać. Ale super itemy dzisiaj. Ale genialne itemy dzisiaj. Ale się cieszę. A to może być nawet Counterfeit Penny raczej więcej da pieniędzy niż Petrified Poop. Takie jest moje zdanie. Co drugi coin, który będziemy podnosili, ma szansę dać coinik więcej. Dobra, Glowing Hour Classic jest. No znowu jest karta, ale niestety nie ta, którą bym chciał zobaczyć. Jeżeli teraz będziemy mieli tarczę, no to rzeczywiście mam tak naprawdę tych tarcz 4 sztuki na piętro. 3 razy mogę użyć Glowing Hourglassa, mogę cofnąć pokój, w którym otrzymałem obrażenia i spróbować jeszcze raz. Jeden z najlepszych itemów tak naprawdę na Tainted Losta, oczywiście w sytuacji, gdy te tarcze posiadamy. A ja jako, że idę na Devil Room.
Idę na Devilom. Ja tu muszę dostać jakiś braci Golec, Incubusa albo Brimstone'a. Albo mam Snipe'a w ogóle. O, jakbym dostał mam Snipe'a, to byłbym zadowolony. Nie tak bardzo jak z Polyphemusa, bo Polyphemus to jest mój chyba ulubiony item w grze. Ale mam Snipe'a, to byłby super. I jeszcze ten Kerstaj był taki dobry. Kerstaj tak samo, na wiele postaci nie jest jakiś super. Jest ok itemem ogólnie, ale dupy nie urywa. No tak na Lostach robi robotę jak mało co. Uwielbiam Kerstaj. O, przepraszam, aż mikrofon uderzyłem, tak machnąłem ręką. Uwielbiam Kerstaj na Loście. Bo i tak to żadnej różnicy nie zrobi. Ten teleport podczas ładowania, bo i tak obrażeń nie możemy otrzymać. A w czasie ładowania czterech pocisków wystrzeliwujemy 6. No mówię, ja byłem niesamowicie w szoku, gdy napisaliście mi, że Cursed Eye jest jednym z 10 itemów, które teoretycznie mają dostać reworka i buffy w najnowszym update'cie do Isaaca, bo jakiś tam update do Isaaca ma być, pracują nad tym podobno. I rzeczywiście top 10 najgorszych itemów w grze ma dostać reworka. Nigdy w życiu bym nie powiedział, że Cursed Eye jest top 10 najgorszym itemem w grze. Jest naprawdę bardzo, bardzo spoko. Tu coś ciekawego. Smelterek. Booster pack. No i dobra. Mi się podoba. Chaos karcik na... Ty! Lecimy na Minesy. Jeszcze jak? No przecież jak się trafi ten Great Gideon i na niego Chaos karta się palnie, specjalny Crow Space nam się pojawi. Rzadko kiedy to się zdarza. Chyba może ze dwa razy tak odpaliłem. Z czego raz tak legitnie, bo drugi raz to się w Secret Roomie jakimś specjalnym z moda trafił, więc na nie powinienem tego liczyć. Dobra, co tutaj? Perfection, pigułki. Sprawdzę jakie. Friends till the end, Ario Wizard oraz Health Up, czyli sam Syf. Nie chcę chodzić po reszcie piętra z Ario Wizard. Perfection bierzemy ze sobą. No i lecimy na odbicie lustrzane. Chociaż zanim wezmę Perfection, i tak jeszcze nie mam żadnego efektu zależnego od szczęścia. Resztę piętra z Counterfeit Penny. Dwie bomby mam idealnie na przejście na Minesy. No i aby Minesy się trafiły, a nie Ashpit, bo chyba na Ashpicie Gideon trafić się nie może, jeżeli dobrze kojarzę. I to byłby syfik. Ani ma sola, nic ciekawego. A tutaj pop. I lubię i nie lubię tego efektu na pociski rzeczywiście. Nie jest jakiś zły, ale dupy też nie urywa. Gdzie jest natomiast odbicie lustrzane tego piętra? Mam nadzieję, że tutaj, ale jednak nie. I lubię i nie lubię ten efekt, bo... Oczywiście mamy więcej pocisków na ekranie, zawsze jakiś tam DPS zwiększony, ale z drugiej strony moje pociski, jeden odbija się od drugiego. Mniejszy mamy zasięg taki realny pocisków. No różnie z tym bywa. Boże, duże jest to piętro, szczerze, zanim będzie przejście na odbicie lustrzane i trochę mi się to nie podoba, ale... No dobra, do przeżycia. O, jest... boss challenge roomik. I to już jest trochę ciekawsze. Ja na Minesach w boss challenge roomie mógłby się trafić Gideon? No nie, no nie może, a szkoda. No przecież jakbyśmy mieli Chaos Karta jeszcze z Blank Kartem, to byłaby to byłyby jaja. Ło, wow, shot speed up, no to bez przesady, nie będę po shot speed up, a tutaj bił się z dwoma bossami. Lecimy dalej. Szybkie przejście na to piętro alternatywne i mówię, lecimy na Minesy. Bomb trochę mam, więc teraz jak będzie jakiś może remig, już to go wysadzimy, może dostaniemy Smallrocka, byłoby całkiem spoko. Z popem dosyć fajne są efekty na pociski samonaprowadzające, powiem wam, bo te pociski rzeczywiście stoją teraz dosyć długo w powietrzu i... No praktycznie każdy nasz pocisk, jakby to były pociski samonaprowadzające, kogoś by tam w końcu trafił, nie? Z tym samonaprowadzaniem. A teraz ten pop to taka mała radocha, bym powiedział. Im lepsze tirsy mamy, tym bardziej to jest denerwujące, bo już mówię, wtedy pocisk odbija pocisk, bo za dużo po prostu leci od siebie. Już teraz nawet widzicie, że ja nie jestem w stanie tego przeciwnika czasami trafić. Tutaj szybko bomby, żeby nie ryzykować, chociaż tak jakimś cudem to przeżyło. Leczenie co piętro, tragiczny trinket na tę postać.
Idę przez piętro alternatywne ogólnie? Chyba nie. Nie. Lecimy tylko na walkę z bossem. Dodatkowy itemik. Tutaj bombkę na nim mogę postawić. Na eleganckość. I on się jeszcze swoją bombą dobił w tę bombę. Więc spoko loko. Dobra, tutaj luz na zasięg i lecimy. Nie mam najgorszego damage'a, nie mam najgorszych tirsów, ale jeszcze jakiś tir zapik teraz by się przydał rzeczywiście. Ręcz jest bardzo spoko. No jest tir zapik, super, Mr. Loli. I jeszcze lepszy ręcz, i jeszcze soul hearty same. No ale na tej postaci to oczywiście bez żadnej różnicy. Boże, ale mi dzisiaj trudno się komentuje, powiem wam, bo tak mi spuchły dziąsła przy tej ósemce, co mi wycinaje. To było 2 tygodnie temu już. A jeszcze czuję, że tam jest szef, że tam jest jeszcze mała opuchlizna. Jeszcze mnie boli, taki guzek mam cały czas na tej ósemce, ale nie wiem od czego. Jak miałem opuchliznę od ósemki, opuchło mi dziąsło od środka i się mega mocno zaczęło wrzynać w aparat, nie? I chyba przez to, że się wrzynało w aparat, zeszła opuchlizna z ósemki, ale pojawiła się nowa opuchlizna na dziąsle w miejscu, w którym się wrzynało w aparat. I mnie teraz znowu boli, mam opuchnięty policzek delikatnie od środka. O kurde. Na to wszystko wina Billa Cosby'ego. Dobra, zmieniamy tutaj dalej. Chaos karcik z nami, a tutaj... czy widoczność pokoju ma tutaj... No nie. Wolę sobie pieniądze zachować na kolejny sklep. Lecimy na Minesy, bierzemy Perfection. No i naprawdę liczę na tego Gideona. Bardzo rzadko się Chaos Card trafia tak wcześnie. To jest chyba Ashpit. Nie, Minesy. Nie, Ashpit. Kurde, no. To na Ashpicie chyba nie może mi się trafić. Już super pierwszy pokój ogólnie, nie? Strasznie trudny jest ogólnie Ashpit. Super drugi pokój. Ja pierniczę, tragedia jest. Tragedia. Ty no, mam jeszcze jeden manunek, a tutaj bossowie. Jak się trafi ten boss, taki fioletowy szkielet co ducha wypuszcza, no to ja przecież umrę tam. Nie mam z nim żadnych szans. Ja nadal liczę, że się Gideon może trafić na Ashpicie. Nie mam zielonego pojęcia. Ale liczę na to niesamowicie. Dobra. Mówię to totalnie coś losowi z dupy. Co tutaj? No, nożyczki, więc tak, tutaj nie ma co używać aktywnego. Bierzemy losowy item, którym jest Forever Alone, no, better items. Niesamowicie to widać po moich itemach. No, no, z Devil Roomu, pentagramik. Potężne itemy, powiem wam, się trafiły, naprawdę. Ten Forever Alone, a ten Renjapik. Fiu, fiu. Co jest z tymi skrzynkami? Z kolcami. Nie za dużo tego? Dobra, tu specjalny pokój, co w nim? Gówno, i to dosłownie. I serio, żadnego gówna nic, lol. Jakim cudem? No to jestem w szoku. To jestem w szoku. Dobra, jeżeli zostanie ładunek na tym piętrze, można się wrócić do tego pokoju z... Oj. Ale ciężkie pokoje się trafiają, powiem wam. Można się wrócić do tego pokoju z pigułami i sprawdzić, co to za piguły. No niestety, to Gideon nie jest, już to widać. Walka z Gideonem musi być podłużna i góra-dół. No mamy jeszcze szansę na kolejnym piętrze oczywiście go dorwać, ale... Oj, boję się, że... Pójście na te piętra było... złą decyzją. BFF-ik? Dobre piguły. Wolę BFF-a. Wiem, że takie trochę na wyrost, teraz jedynie ta mucha z niego skorzysta, ale i tak chyba wolę BFF-a. Dobra, byliśmy w treasure roomie, byliśmy w sklepie. Idziemy na walkę z bossem.
Jeden raz mogę otrzymać obrażenia, ale muszę potem oczywiście powtórzyć tę walkę. Oby nie ten duszek. Pile jest jeszcze znośny, szczególnie gdy latamy. Nie jest to nadal jakiś super łatwy boss, ale na pewno jest prostszy od tego duszka, szczególnie właśnie gdy latamy. Dobra, dobra, dobra. Szkieletkami trzeba się zająć. Czy on poleciał w lewo, a się pojawił z prawej? Tak mi się wydaje. Dobra. Dobra. I koniec walki przed nami. Dobra, dobrze poszło, dobrze poszło. Tir za pik, świetnie. Tutaj. Jezu, jakie dobre itemy są. Better items na tym loście, kocham tym grać. Co tutaj? Dobra, to są już mańcy. To są już mańcy. Daj mi tego Gideona, no pliska. Tir zapik kolejny. Kompletnie niepotrzebny tak naprawdę, bo ja już mam maksymalne tirsy, nawet tego nie zauważyłem, powiem wam. Tak więc trochę tutaj odwalona maniana z mojej strony, że tak można by powiedzieć. No ale jeżeli nie otrzymam obrażeń, postaram się po prostu nie używać aktywnego. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale dobra, ty, co ja gadam? Z drugiej strony to jest przydatny item. Jako że to jest size down. A size down na loście, co jak co, ale się przydaje i to bardzo. Dobra, ja nigdy nie jestem w stanie rozpoznać, kiedy on robi jaki atak laserem. Więc dobrze jakoś, że to wyszło, że mnie tu nie trafił. Dobra. Dodatkowe coiny na pewno się przydadzą, jak czasowo, dosyć słabo. Chciałbym jeszcze na hasza zdążyć, ale z tym to może być różnie. Tutaj turbo luźny pokój, jak mamy spectral tirsy. Sacrifice roomik, niesamowicie przydatny na loście. Dobry item, jaki jest drugi? Doktor Fetus, też ciekawy. Biorę doktora Fetusa. Nie biorę doktora Fetusa. Lasery wypychają inne lasery. Ale ogólnie to dużo to będzie biło, co? No dobra, kto się nie bawi, no to ten, no. No dla beki, no. Lasty Blood świetny, damage up potężny. A tutaj co mi z tego, że jedna bomba odpycha drugą, jak ja będę potrzebował tylko jednej bomby, żeby tutaj większość przeciwników pozabijać, nie? A kto wie, może dostaniemy jeszcze odporność na eksplozję gdzieś w przyszłości. To byłoby super. No i zawsze jak coś mam, mój item aktywny. Bez aktywnego w życiu bym nie brał tego itemu. I widzę, że chyba zależnie od szczęścia zależne od szczęścia jest to. O kurde, jak mnie gonił. Co za szynka. Zależne od szczęścia chyba jest to, jaką bombę wypuszczamy, więc ja akurat z Perfection szansę na tą dobrą bombę, na tę dobrą bombę mamy dosyć sporą. Co tutaj? B1, item z walki z bossem. Jaki? Damage up? Damage up plus shot speed. Okej, okay, jak najbardziej opłacalne. To by było tyle w tym sklepie. Małe damage upy na pociskach bombowych robią giga różnicy. Naprawdę, te pierwsze parę damage upów, gdy mamy doktora Fetusa, no to jest jazda. To jest jazda. Ale jestem ciekawy tej walki z bossem, no. Ale jestem ciekaw tej walki z bossem. Queen of Hearts. Oczywiście na postaci, która nie ma serduszek, musi pojawić więcej niż jeden. Bierzemy Chaosa. Dajcie tego Gideonka. Pliska, pliska. Teraz tylko damage upy. Tirsy mi są totalnie nieprzydatne na tego typu pociski. Szczególnie gdy moje bomby odpychają laserem bomby kolejne. Jest! Jest chyba Gideon. Okej, okay. No to musimy go rzucić Chaos kartem po prostu i tyle. Tak jest. Cała walka z Gideonem. Nie ma nic tu dalej przejścia. Tier delay jeden z niewielu, że raczej nieprzydatny. No ale mamy chociaż ten dodatkowy. U.
dosyć ciężki, powiem wam. Jakby nie ta mucha, to tutaj miałbym małe kłopoty. Co tu ciekawego? No tier delay znowu i fast bombsy. Trochę bez sensu to. Ciekawe, czy fast bombsy jakkolwiek wpływają na tempo wystrzeliwania naszych bomb tak z japy. Nie wiem. Dobra, całe piętro, no lecimy na kolejne. Powiem wam, że z tymi bombami brimstone'owymi walka z haszem naprawdę jest znośna. Do zrobienia i to tak całkiem, no naprawdę, gituwa bym powiedział. Teraz tylko jedyne, co bym chciał, to pociski samonaprowadzające, bo one miałyby dwa plusy. I ten bombowy z ciebie to akurat mógłby być dosyć dobry. Zobaczmy, co da. Pociski samonaprowadzające sprawiałyby, że bomby by leciały do przeciwników same. To jest dobre. Ale jeszcze dodatkowy bonus akurat dla nas jest taki, że lasery z bomb brimstone... Ile ty bierzesz tych bomb? Lasery z bomb brimstone'owych również byłyby samonaprowadzające i czasami więcej niż jeden laser by trafiał przeciwnika. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest za item. Scatter bombs. No chyba nie. Chyba nie. Nie. Zabiją mnie. Nie mogę sobie na to pozwolić po prostu. No jakby miał odporność na eksplozję. Oczywiście, ale... Bez tego nie ma szans. Kurde, i to już jest walka z matką, no. Jeszcze mam Cards of the Blind. Okej, Nancy Bombsy. To są dodatkowe znajdźki, więc... To akurat problemów mi nie robi. Znaczy dobra. Ha, to nie. Dobra jest tragedia. To są Nancy Bombsy, a nie Fancy Bombsy. Czy jak to tam się nazywa? To jest losowy efekt bomb co bombę. Nie, ja jestem debilem. Ja myślałem, że to jest... Widzicie, co się dzieje? Jak już lecieć, to na pełnej? Chyba ta. Ja myślałem, że są znajdźki z bomb. A to są losowe bomby z bomb. Jak już lecieć, to na pełnej. Dawaj to, bo... Co to zmieni? Dobra. Dobra. No i git. Polaroid. Po prostu ja będę chodził od rogu do rogu i w drugi róg strzelał. Cóż to za item? Sulfur. Nic nie zmienia w naszych bombach. O dziwo. No i gówno. Drugi item też był taki, że nigdy bym go nie wykorzystał na tych efektach. Dajcie spokój. Dex Listy. Zabijanie przeciwników w dobrej kolejności na tego typu strzałach. No, już to widzę, nie? Ale... Hehehehe, ja mam zawsze jeszcze BFF-a i moją muchę. Na zwykłe pokoje, bez kitu. Cześć. Cześć. Lecimy dalej. Cześć. Dodatkowe coiny, na nic nieprzydatne. No powiem wam, że teraz z takich itemów bardziej piętrowych wolałbym mieć jeszcze... chciałbym mieć jeszcze kompas. Szybka droga do walki z bossem. To byłoby coś nieocenionego tutaj. Chyba tam wszystkich potrafiałem. Do góry chyba przejścia nie było. A może i było. No dobra, i tak lepiej zawsze pokojem dużym. Tu powinno łatwo wyjść. Super. Dobre byłyby jeszcze tutaj Bobby bomby. Bomby Bobiego,
One są samonaprowadzające na przeciwników. I to już nie jest samonaprowadzanie zwykłe, czyli lasery by nie były samonaprowadzające, no ale bomby byłyby samonaprowadzające. I co to zmienia? Scatterbombsy, które się rozpadają, nie rozpadałyby się tak szeroko. Okej. Okej. No i może być. Bomby rozpadające się nie rozpadałyby się tak szeroko, bo by się chciały zatrzymać przy przeciwniku, którego strzeliłem. I to jest jakiś plan. Znaczy, no weź teraz dostań jeszcze efekt na bomby, no jedynie mi zostają treasure roomy podczas walki z haszem, bądź też, nie wiem. Super. No, trzeba to chyba trochę wolniej zrobić. Dobra, luz. No i na bossa już nie mam ładunku. Bossik ogólnie względnie prosty. No i okej, poszło. Ja tu piętra wolę nie zwiedzać bez ładunku na aktywnym. Lecimy dalej. Ale w ogóle beznadziejny był ten, dodatkowy crawl space z Gideona, nie? Tam nic ciekawego tak naprawdę nie było. Dobra, ty, bo ja otworzyłem wszystkie skrzynki, ja tutaj mam jeszcze przecież do dorwania, o! Przejście na walkę z Mega Szatanem, to nawet spoko. Nie mam kluczy ogólnie. A klucze by mi się przydały. Okej, są klucze jednak. Dzięki. Klucze by mi się przydały na treasure roomy, na walce z haszem i na sklep. No i Soul of Kane zarąbisty, bo mówię, pozwoli nam pójść na walkę z Mega Szatanem. Dobra, tutaj to muchom lepiej, nie ma co się odpalać na tych bombach. Ale to było blisko. Emperor, dobra, dam sobie spokój. Jak będzie dobry item w boss challenge roomie, Emperor do odpalenia może być. Jest damage up z backupem, to jest dobry item. Lecimy. Wrócę się oczywiście potem Soul of Kane i tyle. Dobra. To będzie ciężka walka. To będzie bardzo ciężka walka. Najpierw górę, familiary te goniące, czy jak to tam nazwać. Super bomby się pojawiły. Super bomby, dodatkowe pociski bez tych laserów. Poszło zaskakująco dobrze. To jest zaskakujący trudny pokój dla mnie ogólnie. Dobra, jakoś poszło. Ładnie jest i długi. Dwa pokoje. Chyba to lepiej zrobić powoli. No nie będzie łatwe. Oj, to będzie bardzo trudny pokój, powiem wam. No dobra, nie mamy już tarczy. No nie, no nie. Przez całe podejście puszczałem tak bomby i żadna nie wyskoczyła tak mocno na drugi kraj z pokoju, żeby mnie wysadzić. W sekundę jak tracę tarczę. Ja i tak uważam, że to wszystko wina Billa Gatesa, tak więc tyle mam dziś do powiedzenia. Dobra, ja zmieniam scenę, widzę się z wami na Isaac ZW. No i jestem. Boże, powiem wam, no tak mi spuch ten policzek. Masakra się komentuje, jak to boli. Dobra, co było wczoraj? Devslist, dzisiaj będzie Magic Mushroom. Pasywny item z item roomu, nie czerwony, nie biały. No to może Gemini. Nie tylko z item roomu. Black and blue, któryś z tych kolorów. Raczej bym powiedział, że black. Czy jest to może duality? Nie z Devil Roomu, nie z Angel Roomu i jest to kolor niebieski jednak. Okej. Item Room i gdzie jeszcze? To jest dosyć ciekawe, no ale tam jest tych itemów, które mogą być, nie wiem, w tej maszynie z chwytakiem i tak dalej.
Dobra, niebiesko jakiś, czy cały niebieski być może. Pasywny, nie jakości 4, nie 1. Zawsze odblokowany, nie z Rebirtha, nie z Flasha, nie z Afterbirth Plusa. Może z Repentance. Epifora. Ona chyba jest ze zwykłego Afterbirtha. No ale ona jest tylko w item roomie, to nie może być. Play-Doh Cookie. Czy któryś z tych kolorów? Fioletowy, zielony? Też nie, czyli być może rzeczywiście cały niebieski. Co on robi? When damaged. O! Coś, co robi coś, gdy otrzymam obrażenia. Niebieskie. Niebieskie coś, gdy otrzymamy obrażenia. Glass shard? Glass... O, shard of glass. When damaged. Nie tylko blue jednak. No i ten drugi pokój, item room, co tam może być? Jaki drugi kolor ty, no? Bo mamy nie czerwony, nie biały, nie czarny, nie zielony, nie purple, nie red, nie brown. Naprawdę mało tych kolorów zostaje. Przezroczysty, żółty. No ale jaki żółty item coś robi, jak otrzymujemy obrażenia? When damaged. No to, to drugie jest najważniejsze, nie? Po otrzymaniu obrażeń co robi? I release nadal nie trafiłem. Z Repentance to też nie jest, Afterbirtha nie jest, z Rebirtha nie jest, czyli jakiś stary, stary item. Uuu, ciężko dzisiaj będzie. Może, nie wiem, zdrowie jakieś? Soul Hearty, Black Hearty. Damage może zwiększać. Tearsy, Red Hearty. No Red Heartów raczej to nie daje. When Damage to na pewno. Contact Damage, Healuje, Size, Room Chance. Staty jakieś bym powiedział. Czy jest coś, co daje i Tears Upa i Damage Upa naraz? Pakt. O! Curse Room nie, Demon Beggar, Ultra Secret Room, tak? Nie. Czekaj, bo ja już tutaj głupawki dostałem. Item Room tak. Nie Angel i Devil, czyli jeżeli nie jest w Devil Roomie, to też nie jest w Curse Roomie i nie jest w Demon Beggarze. Czyli to jest pula Ultra Secret Roomowa? Ale ten item nie jest czerwony? Ty, no tu już... Tu się dziwne rzeczy zaczynają dziać. No gdzie? No niemożliwe, że to jest Ultra Secret Room, jak to nie jest czerwony item. Czy tam są itemy czerwone? A może to jest Polaroid? Niebieski, ale no to też biały by tak... No gdzie? A tu biały, to też Polaroid, nie? Celtic Cross jest cały czarny, nie? Cancer jest czarny też. Jakie są jeszcze itemy, które coś robią, gdy otrzymamy obrażenia? Glass Shard? Sprawdziłem. Kurde, ta pula przedmiotów, powiem wam, że mnie tak wywaliła. 1, 2, 3, 4... Czy to jest item jakości 0? O kurde! To to jest jakiś, to jest potęga item, tak to. Oj, to musi być potężny item. Jakiś bin jedynie mi przychodzi na myśl, ale no to jaki tu mamy? Niebieski kolor, no to przecież nie ma jak. Potęga item to musi być, no. O kurde. Zawsze odblokowany. Item jakości 0, ale tutaj to jestem, powiem wam, że wywalony w kosmos.
Ja nie rozumiem, jak to nie może być Devil Room, ale może być Curse Room, Demon Beggar albo Ultra Secret Room, gdy to też nie jest czerwony item. No przecież to musi być tak, to Demon Beggar albo Curse Room. Ale czy Demon Beggar i Curse Room mogą dać itemy, które nie są w Devil Roomie? Najwyraźniej. To bardziej bym Demon Beggar stawiał. Nie, no nie mam zielonego pojęcia, muszę podpowiedź dać. Teraz bym sprawdził jeszcze jedynie kolor jakiś może, którego nie mam. Żółty chyba jeszcze tutaj nie był, więc sprawdźmy żółty kolor. Lemon Mishap. No i item jakości 0, i to też nie żółte. Czy to jest Curse of the Tower? No, obramówką pasuje, ale czy to jest niebieskie? Przecież zielone. Czy ja jestem takie bardziej zielone, bym powiedział. Zielone, brązowe, czerwone? Ore... Grey... Blue... What the fuck? Kto te kolory tu dobierał w ogóle? O co chodzi? Ja jestem daltonistą chyba najwyraźniej, bo... w życiu bym tych kolorów tu nie użył. Ale dobra. Co z tego, że pikseli czerwonych jest więcej niż tych pomarańczowych? Jest pomarańczowy. Ja pierniczę, kto to robił? No nic mi się jak ja mam. Bardzo dziękuję za oglądanie dzisiejszego ajzaczka. Mam nadzieję, że wam się spodobał i... Wiecie co, z Billem Cosbym trzeba robić. Do zobaczenia w kolejnym odcinku już pojutrze. Trzymajcie się i cześć. To mikrofon, ja się nie spierdziałem. Z dwóch, pa, pa.